No nigdy bym na to nie wpadł. Po latach opierdzielania się, po latach bez treningów, po latach porażek, drużyna kartofiska wreszcie zagra w prawdziwej Lidze Mistrzów. A pierwszy mecz mamy już za kilka godzin. Jest sobota, jest 5 rano, chyba nawet jeszcze wcześniej. No i ruszamy! Mnóstwo bonusów i kartofiskowe koszulki za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska. Szczegóły promocji pod filmikiem. No i już jesteśmy w Korycinie. To... Co pojebane? To za moment zaczną się rozgrywki błotnej Ligi Mistrzów. O Boże, jak to wygląda. Jezu, jakieś ważki latają. No te ważki to najgorsze na tym boisku, nie? Nic mnie tak nie przeraża, jak patrzę na to boisko, jak te ważki. Halo, mecz gramy zaraz. Kawa, zamiast kawy. Panowie, to są koszulki, są podpisane. Rozdawaj, Oli. Cipa, sraka. Sraka to ty chyba. Kto? Ja sraka? Sito nie myta. Kupa, o, to moja. To jaka nie, typowa pizda. No to wiadomo. O, dupa wołowa. Dupę wołową sobie wezmę, ósemka. Frank Lampard to. Pierwszy mecz gramy w ogóle z zespołem, który... Coś tam już osiągnął w tej dyscyplinie. Podobno chuja grają. Jesteś naszym pierwszym przeciwnikiem, tak? No. I wy macie w CV coś tam takiego, że jakieś trofea macie, nie? Trochę mamy. Mistrzami świata byli. No kiedyś, 7 lat temu. No to przed, no to byli, czyli nie są. Czyli są po swoim prime. A my jesteśmy przed naszym prime'em, nie? To są takie. No już kiedyś graliśmy na błocie w jakimś turnieju, ale tam to było 10 razy mniejsze. No i co, i gramy. To będzie w ogóle pierwszy mecz turnieju, nie? Nasz. Witamy wszystkich na 6. edycji Błotnej Ligi Mistrzów. Zapraszam! O kurwa! Ja pierdolę. Jak się zetram, to nie będzie widać przynajmniej. Może pan by dolał jeszcze wody tutaj troszkę? Takie gorące najlepiej, pod 80 stopni. O właśnie, gorące i 80 stopni. A co ta woda się wylewa? Za dużo? My byśmy jeszcze chcieli. O, jedni są więcej, no. Duży są mniej. Spuszczaj. Bo mówią, że nie piłka wodna jest. A tu padają w ogóle jakieś gole? I my też fuj strzelimy? Nie, za tyle? Wolałbym nie, ale zobaczymy. No. Dobrze, zatem na boisku numer 1. Torfowy doktor Tusz kontra Kartofliska. Gotowe i już za mną. No, jazda! Dawaj, stulejasz! Relacjonować się. Na, ekstra! Uderz! Wznowi. Co, już? I na razie, tak jak Piotrek powiedział, tak coś w rodzaju... Minuta, jeszcze w dupę nie dostajemy, nieźle. Będziemy państwu wprowadzać w niuanse piłki błotnej, bo po drodze, jeżeli wybijesz... Wy tylko 0-1 przegrywamy, kurde. Lekcja numer 1 po tym meczu. Nie łapie piłki w ręce. Wspany doktor Tuczyn wraca na boisko, oni bo nie widzę. No Kądziu, pokaż im, dokładnie! Tak to trzeba zrobić! Tak to trzeba robić! Czterech zawodników. O kurwa! Co się stało? Mizerią, tak tutaj pachnie golem. Czy to będzie gol? Ależ blisko! No, już jest 3 do 0. Dla wszystkich drużyn, którzy dopiero zaczynają. O! O kurwa! Już 5. A tutaj koniec. No już po meczu, wynik końcowy ile? 0-5. Nie, źle, nie? Dobry wynik, dobry wynik. Byliśmy lepsi, nie? Tak. Gdzie ty mnie wyciągnąłeś? Jest 9 rano w sobotę, zobacz jak wygląda. No to teraz tylko szybka kąpiel. I co teraz? Lane lepsze. Co tam straka, jak się grało? Na miękko. Przepraszam bardzo. Tam kolega chciał bobra poczochrać. Który to chciał bobra poczochrać? Czochraj bobra! To jakiś faworyt zawodów chyba przyjechał. O, triumf, mama taj! Jest też kategoria drużyn kobiecych. Pilarz sobie radzi, potrafi wyciągnąć to wszystko. Jak się podoba piłka nożna, piłka błotna? Kobieca. Jestem pod dużym wrażeniem zaangażowania pań. Jak gra tak głośna, jest kobieta. Chyba jest płyn właśnie teraz, jak rakby. Dziewczyny biją rekord jakby, jeżeli chodzi o ilość zawodniczek na metrze kwadratowym. U facetów się to jakoś tak rozprasza jak przez sitko. Oglądanie tego jest lepsze niż granie, to jest taka rozrywka. Pantery oprócz gry w piłkę błotną również zajmują się modelingiem. Dajesz, Natasza! Teraz taki jak w zapasach na olimpiadzie, taki clinch, wózek chciałoby się powiedzieć, co zrobić, no piłka już od dobrych 30 sekund jest w miejscu, ale wreszcie jedna z zawodniczek.
swój parasol, Piotrku, bo te emocje są rzeczywiście bardzo różne. To okulary coś dają rzeczywiście? No tak, tak. W zeszłym roku grałem bez okularów i oczy po prostu pod koniec gry, nie wiem, można było wyrzucić, a teraz no dobrze. Dobra, gramy zaraz drugi mecz. Dobra, panowie, jaki plan na drugi mecz? No, bramkarz, tak jak lubi, musi więcej ręką. Ha, 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 ale mu powiedział! Naszym przeciwnikiem będzie zespół LZS i Zbiszcze. Kądziu, wziąłbyś mi z moczu trochę rękawice? Żeby lepszy klej był? Mogę się zeszczeć na nie. Tego, że grają świetną piłkę, co... O, mamy strzał! No jak? Sytuacja się unormowała, już 0-1 w pizdę. Ale teraz to się zacznie. Czasami jak masz na imię, jak masz na nazwisko, albo jakim samochodem jeździsz. Zrobiliśmy kluczową zmianę. Typową pizdę na bramce zastąpił Kądziu, czyli dupa wołowa. Długo to nie potrwało, teraz na bramce jest już sraka. O kurwa! Brawo, brawo, bramka! Ale obronił! Yeah! Nieźle, mamy postęp. W pierwszym meczu 0-5, a teraz ile? No 0-4 tylko. Żadnego gola nie puściłeś. Kurwa, no! Faktycznie. Ale chyba dobrze nam poszło, bo kibice doceniają postawę, zaprosili na kielicha przed trzecim meczem. Co wy na to? Bardzo dobrze, ja się zgadzam. Ale zanim zagramy my, to jeszcze mecz kobiet. Królowe Błota kontra Laski z Bagien. Kto wygra? Królowe czy Laski? Królowe Laski. Najlepiej od nas grają chyba, nie? Nie masz takiego wrażenia? No. Ale z drugiej strony żadna wielka sztuka, więc niech się nie jarają. Teraz! Sędzia w ręce wzięła piłkę, no jak? Nie było ręki, o, tak. No jak? No jak? Nie było w ogóle ręki, nie było, panie. Nie było, panie. Rękę? Nie, no gdzie to? Bramkarka złapała później, ale to może. Kierowałem się do boku, a teraz... No i Laski z Bagien wygrały. A teraz my. Następne Laski z Bagien. No wyglądamy tak, jakbyśmy mieli wygrać ten ostatni mecz. Sita nie myta, troszeczkę poległa. Strzelimy jakiegoś gola w tych zawodach? Nie. Nie strzelimy? Nie. Może pan zamierza gola strzelić? Nie? Nie ma takich planów? Lepiej już nie. Mówiąc krótko, żebyśmy się nie zesrali. A już za chwilę gramy z zespołem Coco Jumbo Czeremcha. I ustawiona. No, o, dawaj kupa, o, dawaj kupa! A tymczasem Coco Jumbo wyleguje się tutaj na ziemi. Kładzie się też obok niego zawodnik z Kartoflisk. No ciekawe, gol! No i do przerwy tylko 0-1 przegrywamy. Świadczymy, tu jest bardzo klasyczne rozegranie piłki. Bardzo takie... Gola strzeliłem przed chwilą. Teraz się chłopaki cieszą. Ale chuja to dało generalnie, przegraliśmy 1-2. Wejścia z boiska. A ja jestem podobno bardzo niemiły, bo odmówiłem wypowiedzi dla 3-literowej stacji. ITI patataj. Po trzech porażkach raczej z grupy nie wyjdzie. Chociaż nie wiemy, jaki regulamin jest. Jest oficjalna decyzja, odpadamy z turnieju. Zadowoleni? Tak. Welcome to tururu. Ale dobrze, że nie musimy grać meczu za godzinę, nie? Zespoły, które wczoraj wyszły z grupy, już za chwilę będą się taplać w tym błocie. A my możemy przystąpić do kulturalnego świętowania Dnia Truskawki! Bo dzisiaj Dzień Truskawki tu jest. Nie rzodkiewki. Dzień rzodkiewki jechałem, a tu jest truskawki. Czekaj, jakieś trzeba podsumowanie. Podsumowanie najlepsze jest tutaj. Warto spojrzeć na zawodników, którzy dali z siebie wszystko. I to oddaje jakby o czym był ten turniej.
Ten turniej był o walce do końca. Daj im naprawić auto. Wydech działa, nie działa. Trzy chłopaki walczą z wydechem. Zawody były przednie, straty nieduże. Pan chyba coś zgubił, nie? Tylko... Plusgawki pyszne. Co pan zgubił? Świadomość. No, on zgubił tylko okulary i kapelusz. Okulary optyczne, nie? Jeszcze was widzę. Mnóstwo bonusów i kartofiskowe koszulki za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska. Szczegóły promocji pod filmikiem. Fajne chłopaki muzykalne, podrywane przez dziewczyny fajne, głupie żarty, charaktery skrajne, dający się rozwijać.